mojego ognia będzie z tobą. O! Wieśniak. Prostak. Czego taka cierpka mina? Uśmiechnij się czasem. Powiedz coś miłego. Lumpen proletariusz. Tak? Hrabia Kurt Dysart? W sprawie ogłoszenia? Chcieliście wynająć Wiedźmina, tak? Tak, ale nie byle łachudrę. Słyszy się różne opowieści o tych obłąkańcach ze szkoły kota. A ty z której jesteś? Ze szkoły wilka. A tak, dobra szkoła. Znałem jednego Wiedźmina stamtąd. Barnaba? Nie, jakoś na B. Zresztą nieważne. Przejdźmy do rzeczy. Niedawno nabyłem posiadłość na wschód od Nowigradu. Za bezcen, bo sprzedawca bardzo się śpieszył. A teraz się dowiaduję, że budynek ponoć jest nawiedzony. To by tłumaczyło ten pośpiech. Ja tam w duchy nie wierzę. Ale moi ludzie mówią, że w nocy budynek się trzęsie, aż tyng leci. I nawet ziemia się rusza. Dałoby się coś z tym zrobić? Najpierw ustalmy wysokość nagrody. Słucham? Jeszcze nie wykonałeś zadania i już upominasz się o pieniądze? Wolę się upewnić, czy w ogóle opłaca mi się tym zajmować. Przyjeżdża taki do Nowigradu i od razu przewraca mu się w głowie. No więc ile według ciebie będzie mnie to kosztować? Zgoda. Mogę to sprawdzić. Jak tam trafić? To bardzo proste. Do posiadłości przylega sad, a dom łatwo poznać. Ściany są popękane. Tu masz klucz. Życzę powodzenia. Grubiani. Teraz starczy jeden donos i zaraz nas to zaciąga. Znowu ten ból głowy. Witaj.
to jest ten nawiedzony dom? Najwyraźniej mieszkam się trzęsie. Stąd w pośpiechu. Gdyby to był jakiś upiór, już by mnie zaatakował. Ktoś rozsypał sól. Pewnie, żeby odpędzić upiory. Bezsensowny zabobon. Wyraźniej mieszkańcy uciekli stąd w pośpiechu. Przez to pęknięcie przedostaje się powietrze, coś tam jest. Od dawna nikogo tu nie było. Jest korzeń żadnej zwyczajnej rośliny. Musi być magiczny. Wygląda na dziennik. Żywiołak ziemi. To dość potężny. Jest gdzieś głębiej. Muszę jakoś otworzyć przejście. Udało mu się uwolnić z magicznych okowów. Jeszcze parę dni zacząłby pustoszyć okolice. Gdyby nie ta podpora, skupienie pewnie już by się zawaliło.
Ile mam czekać? Zeszczałem w gacie. Znowu ten ból głowy. Drań! Bogowie, kostucha po mnie przyszła. Nie powinno być więcej problemów z tym domem. Mały remont i można się wprowadzać. Naprawdę? W takim razie cena posiadłości właśnie skoczyła w górę. Co tam się właściwie działo? W podziemiach był uwięziony żywiołak ziemi, który próbował się wydostać i przy okazji prawie zburzył dom. To dużo lepsze niż duchy. A te podziemia da się jakoś, bo ja wiem, umeblować? Trudno powiedzieć. No zobaczymy. Ach tak, twoja nagroda. Proszę. Lumpen proletariusz. Wyrwane serce, węgla w oczodołach, usta poparzone formaliną. Znajomy widok. Jest i list. Szukałeś sługi wiecznego ognia, ale płomienie cię oślepiły. Zaraza, to nie był Nathaniel. Przybłędy. Dobra.
Bogowie, kostucha po mnie przyszła. Pokażcie, co do miasta wnosicie. Nadszedł czas oczyszczenia. Ogień wypali. Nic tak nie śmierdzi jak krasnoludzki samogon. O, jest też butelka. Mux został zaatakowany w tym miejscu. Nie kręcić się tu. Honor i ojczyzna! Oddaj dokumenty złodzieju. Ja złodziejem? Przecież uczciwie wygrałem je w karty. Mógł stwierdzić, że został napadnięty. Przegrał! Zażądał dokumentów z powrotem, a gdy odmówiłem, zdzielił mnie butelką w łeb. Ledwie tutaj uciekłem. Musisz mi oddać te dokumenty. Tak. Bez względu. Zachowuj się. Znalazłem rabusia, który zabrał twoje dokumenty. Nie może być. W takim razie chodźmy do niego. Przyciśniesz go, a ja wezmę co moje. Spokojnie, ten człowiek twierdzi, że nie napadł na ciebie. Mówi, że przegrałeś dokumenty w karty. Bezczelny typ. Ale ciotka Rosalia zawsze powtarzała, że kłamstwo ma krótkie nogi. Dokumenty należą do mojego pryncypała. To akt własności kamienicy w Wengerbergu. Trochę mnie poniosło, napiłem się i faktycznie przegrałem je w karty. A potem rozbiłeś butelkę na głowie zwycięzcy. A co miałem robić, skoro nie chciał ich oddać po dobroci? Potem ta szuja wyciągnęła broń i uciekłem. Jednakowoż bez tych papierów nie mam po co wracać do domu. Masz i płać. A pewnie, że zapłacę. Nie inaczej. Dam ci wszystko, co mi zostało.
wartością. Targię zarywałem sprzedać. Jakieś magiczne? A ten? Podejrzanie wygląda. Witaj. Nie wiedziałem, że mieszkacie tu razem. Kiedy mi powiedziałeś, że to Sara była odpowiedzialna za moje koszmary, postanowiłam sprawdzić, czy diabeł rzeczywiście jest taki straszny, jak go malują. Przyszłam tu, ale zamiast diabła spotkałam Sarę i... nie wiem, jakoś od razu przypadłyśmy sobie do gustu. Dawno temu ludzie zaczęli wznosić miasta, żeby odgrodzić się od świata pełnego potworów. Nigdy nie wyzwolili się od strachu przed stworzeniami, które mogą się ukrywać wewnątrz kamiennych murów. Ale w rzeczywistości to nie mury zapewniają bezpieczeństwo. Dom wcale nie oznacza miejsca, w którym można zamknąć się na klucz. Żeby znaleźć prawdziwy dom, czasem trzeba przejść długą drogę. Ciebie bacza nie wiem. Rozumny klient od razu pozna, że nie ma lepszej oferty. Dobry szans. Ludzie, poratujcie. Kory jest wreszcie strasznie. Weź coś mierzy. Nie żyję od dawna. Zaraza. Łowcy mnie ubiegli.
Ciekawe, co to? Nienawidzę królestwa. Nic tak nie wywołuje pragnienia jak interes. O co chodzi? W moim domu coś straszy. Wyje, łańcuchami dzwoni, talerzami ciska. Aż strach wejść. Sprawdzicie, co za upiór mnie nawiedził. Złota nie pożałuje. Brzmi jak wicht albo planetnik. No dobrze, zajmę się tym. Pięknie, dziękuję. Chodźcie za mną. Pokażę drogę do domu. Wiedźminie, wracajcie! Kto mi pomoże, jak nie wy? Co z tą pogodą? Nie lubię, jak się mnie oszukuje. Oszukuje? Ja tylko powiedziałam, że w domu coś straszy. Nie wiedziałam, że to łowcy. Za to łowcy doskonale wiedzieli, na kogo czekają. Coś tu śmierdzi. No dobrze, może nie byłam zupełnie szczera. Zwłaszcza, że złota na nagrodę po prawdzie też nie mam. Ale to nie znaczy, że odejdziecie z pustymi rękoma. Proszę, to klucz do skarbu. Jeden z trzech. Łowcy naprowadzą cię na ich ślad. Ja muszę uciekać. Teraz!
tą pogodą? Ubił jeszcze jedno monstrum, o! A zostaniesz honorowym obywatelem Nowigradu. No niech pada. Thanos będzie karany. A, oj. Thank you.